Dziś rusza XIII kongres Polska Wielki Projekt. Trzydniowe spotkanie przebiegać będzie pod hasłem Suwerenność. W wydarzeniu wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jacek Sasin i Piotr Gliński, a także przedstawiciele świata nauki i kultury. Polska Wielki Projekt to spotkanie ludzi nauki, kultury, artystów ze światem politycznym. Kongres wyznacza nowe kierunki, toruje drogę nowym pomysłom, mówił profesor Zdzisław Krasnodębski z Rady Programowej. Tym razem debaty będą się skupiały wokół suwerenności w różnych jej znaczeniach, w kwestii gospodarczych, relacji wewnątrz Unii Europejskiej, a także kultury czy urbanistyki. Kongres otworzy debata pod hasłem Globalna przebudowa konsekwencje wojny na Ukrainie dla ładu europejskiego i światowego. Uczestnicy wydarzenia wezmą także udział w dyskusji zatytułowanej m.in. Podmiotowość gospodarcza w Unii Europejskiej regionalne odpowiedzi na neoimperializm czy sprawiedliwy pokój reparacje zadośćuczynienie, pojednanie w debatach głos zabiorą między innymi premier Mateusz Morawiecki były szef MSZ Jacek Czaputowicz Europoseł i negocjator polskiego członkostwa w Unii Europejskiej Jacek sariusz wolski były szef MONU Jan Pares podczas jutrzejszego dnia uroczystości wręczona zostanie nagroda imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z kolei w niedzielę medal odwaga i wiarygodność